czy można powiedzieć, że metan ekologiczny jest lepszy? No ja myślę, że ten metan jest zdecydowanie bardziej etyczny. W sumie przed laty zdecydowanie inaczej postrzegano krowy. Kiedyś krowa była tą taką naszą dobrą żywicielką. Teraz niestety głośniej się mówi o trucicielce, tak? I eko, i logicznie. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Anna Malinowski i dzisiaj chciałabym Państwa zaprosić na rozmowę, na podcast do tematu ekologiczna krowa versus metan. Jako fachowca w tej dziedzinie, ale może nie w tej, na pewno jeżeli chodzi o zwierzęta, mamy panią Monikę Liberacką, która jest zootechnikiem z zawodu, a pracuje w gospodarstwie biodynamicznym Juchowo. Znane prawdopodobnie wielu z Państwa, no bo Juchowo to przecież legenda. Pani Moniko, witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo miło. Mamy w temacie ekologiczna krowa versus, czyli kontra metan, czyli jest to niejako, są to jakieś przeciwstawieństwa, coś co nie za bardzo w jednym dobrym kierunku idzie, krowa powoduje, że metan wzrasta, krowa produkuje metan, chociaż jest troszeczkę to niesprawiedliwe, ponieważ chodzi bardziej o przeżuwacze, prawda? Przecież nie tylko krowa jest przeżuwaczem, który produkuje metan. Tak, dokładnie, ale też myślę, że też nie należy aż tak demonizować hodowli i tego negatywnego wpływu na środowisko. Faktem jest, że krowy emitują metan, tak? Są źródłem emisji metanu, ale nie zapominajmy o tym, że my jako społeczeństwo w innych gałęziach naszej gospodarki zdecydowanie bardziej obciążamy nasze środowisko i o tym się aż tak głośno nie mówi. I w sumie przed laty zdecydowanie inaczej postrzegano krowy. Kiedyś krowa była tą taką naszą dobrą żywicielką. Teraz niestety głośniej się mówi o trucicielce, tak? Ja może tak nawiążę do wypowiedzi profesora Gołębiewskiego, który właśnie porównał tą krowę z kiedyś. Właśnie powiedział, że krowa kiedyś była postrzegana jako żywicielka, od żywicielki do trucicielki. I uważam, że to jest niestety bardzo słuszne spostrzeżenie, bo teraz tak kreuje się wizerunek krowy. Poprzez naszą pracę z nimi, odpowiednią pracę, możemy ten wpływ minimalizować. Wiemy, jak to robić, tak? Tylko zawsze jednak zderzamy się z trudnymi sytuacjami. Chociażby ten wpływ klimatu na krowę, tak? No bo też wiadomo, że krowy wpływają na klimat, ale też i klimat wpływa na krowę. My w ostatnich latach naprawdę mamy ogromny problem z jakością naszej paszy objętościowej dla naszych krów właśnie ze względu na klimat, na tę suszę, która nas nęka tak naprawdę, bo w ostatnich latach co roku praktycznie mamy suszę. Susza, czyli gorsza pasza. Gorsza pasza, więcej metanu. Właśnie, więc takie błędne koło trochę. Właśnie, do tego tematu jeszcze dojdziemy. Chociaż ja dzisiaj chciałabym bardzo chętnie troszeczkę wrócić do podcastu, który przygotował mój redakcyjny kolega Łukasz Tyrakowski i przeprowadził rozmowę z profesorem Zygmuntem Kowalskim z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. I tam jest bardzo ciekawe, jak słucham tego podcastu, bardzo ciekawe są założenia pana profesora i też chciałabym chętnie spytać, jakie jest pani zdanie, bo nie w sumie nie chodzi o to, żeby powiedzieć, tak, ta prawda leży po jednej stronie, nie ma innej możliwości, tylko chodzi o to, żeby rozmawiać ze sobą, prawda? A profesor powiedział między innymi taką rzecz na temat ekologii, że zacytuję. U nas mamy w zwyczaju, że na problemy ekologiczne zwracamy uwagę tylko wtedy, kiedy nam każą. Czy pozycja ekologii jest rzeczywiście tak marna, tak niska z Pani osobistego punktu widzenia, jeżeli chodzi o polskie środowisko? To, co my obserwujemy u nas w Juchowie, to, co my robimy, to za parę lat mówi się o tym głośno, że trzeba, nie wiem, wprowadzać na przykład, my od lat prowadzimy tak nasze stado, żeby jak najmniej antybiotyków podawać i podawać tylko wtedy, kiedy są naprawdę konieczne.
teraz po, no ja tutaj w Wiechowie już jestem 13 lat i przez ten cały okres tak pracujemy, żeby jak najmniej jednak tego leczenia konwencjonalnego prowadzić. Wiadomo, że czasami trzeba zastosować takie środki konwencjonalne, weterynaryjne na zalecenie lekarza weterynarii, ale trzeba to zrobić tak, żeby robić to jak najrzadziej po prostu. My musimy się tak opiekować tymi krowami, żeby po prostu nasza ingerencja, żeby to leczenie było jak najrzadsze. I my to robimy tutaj od lat, a teraz zaczyna się głośno mówić o tym, żeby ograniczać stosowanie antybiotyków w leczeniu zwierząt, tak? Ja też patrzę z punktu widzenia osoby, która w Wiechowie pracuje już od lat i ja nie mam wrażenia, że nam zostaje coś narzucone przez przepisy, tylko my raczej wyprzedzamy to. Coraz głośniej mówi się, nie wiem, chociażby o zadrzewieniach śródpolnych, o małej retencji. To jest robione w Wiechowie od lat. Czyli niejako powrót do natury, do korzeni. Dokładnie. Można byłoby powiedzieć. Dokładnie. Ale kilka faktów może, kilka liczb. Wiemy, że jest badane, że w Europie mamy około 75 milionów sztuk bydła. Tylko w Europie, na całym świecie jest to 5,5 miliarda tylko bydła mlecznego. Tak? A teraz a propos tego postrzegania tej złej krowy, czyli tu mamy w liczbach podane, ile tych złych krów my mamy. Jedna krowa produkuje 100 kg metanu na rok. Tak? Może porównajmy to, jaki udział jest waszego gospodarstwa. Ile macie bydła ogólnie? Czy my w tej chwili mamy, my w tej chwili mamy około 360 krów dojnych, tak? No, wszystkich zwierząt mamy ponad 600. Jeśli chodzi o wpływ na środowisko, nie można tylko i wyłącznie wyciągać z gospodarstwa biodynamicznego tego aspektu zwierzęcego i zapominać o całej reszcie, bo gospodarstwo biodynamiczne to jest taki organizm bardziej zamknięty niż nasze konwencjonalne gospodarstwa. I tutaj bez zwierząt prowadzenie gospodarstwa biodynamicznego nie byłoby możliwe, bo zwierzęta są potrzebne, zwłaszcza przeżuwacze, krowy. Obornik jest bardzo, bardzo istotnym elementem, który nam podnosi żyzność gleby, zwiększa zawartość humusu. I no bez obornika, bez zwierząt, my nie bylibyśmy w stanie prowadzić dobrej również tej produkcji roślinnej. Więc patrząc, ten profesor Kowalski troszeczkę ma rację, kiedy mówi, że no, nieraz nas trochę muszą do tego przymusić, tak? Teraz przymusiły nas niejako warunki zewnętrzne, jakie mamy. Nawozy poszły w górę, ludzie z pocałowaniem ręki znowu sięgają po obornik, po te naturalne, po kompost może, po te naturalne środki i może jest to właśnie w tym kierunku, jak pani powiedziała, wy i tak już przetarliście tę ścieżkę, teraz inni powinni pójść za wami i mi na pewno będzie też łatwo, nie mówiąc już o naturze, że będzie to korzystniej dla niej. Ale wspomniany już rozmówca mojego kolegi też ma takie jakby dwa założenia i ciekawa jestem, jak pani do tego widzi. Ponieważ profesor Kowalski uważa, że mamy dwie możliwości czegoś pozytywnego zrobienia w kierunku zmniejszania ilości metanu. Tu może trzeba też zaznaczyć, przypomnieć, że metan jest oczywiście tym złym gazem, ale jest bardziej agresywny niż dwutlenek węgla, ale metan szybciej się rozkłada. Ha, czyli ten dwutlenek węgla, on tam tkwi wiele, wiele dłużej niż metan, który rozkłada się chyba po 10 latach już, tak? Ale profesor Kowalski mówi, że on preferuje i bardzo chciałby, żeby intensyfikacja produkcyjna bydła mlecznego została zwiększona, czyli żeby tych krów produkować więcej. I on udowadnia to w ten sposób, że nie chodzi tylko o sztukę danej jedną krowy, tylko chodzi o litry, które ono produkuje. W cyklu konwencjonalnym ta krowa produkuje więcej mleka niż w ekologicznym, przez co, tak patrzą, ona jest niejako nie tak zła, nie tak groźna ta krowa, no bo więcej daje tego dobrego. Przez co też mówi, druga rzecz jest, żeby wydłużyć jej rok
jej czas życia, ponieważ ilość laktacji jest bardzo ważna. Tak? Więcej produkuje, im więcej ma tych laktacji. I teraz ja tak się zastanawiam, a jak pani to widzi? Bo według profesora byłoby to matematycznie niekorzystne. Znaczy ja tutaj się muszę zgodzić z profesorem, bo tak, zgodzę się, że krowy długowieczne są bardziej, raz, że bardziej przyjazne środowisku, dwa, że praca z krowami, które są dłużej w stadzie i no, długowieczność, jak dla mnie jest zdecydowanie bardziej etyczna, tak? To podejście niekonwencjonalny, szybki przemiał, krowa 2,9 laktacji średnio w Polsce, tak? 25 tysięcy wydajności życiowej. My mamy zdecydowanie inne podejście do tematu długowieczności. Nasza hodowla jest ukierunkowana właśnie na hodowlę krów pod kątem długowieczności i muszę powiedzieć, że my mamy tutaj naprawdę dobre wyniki, bardzo dobre wyniki, co nie znaczy, że nie mogą być jeszcze lepsze. A jakie macie wyniki? Jak długo żyją wasze krowy? Statystycznie 7,1. Laktacji. My staramy się cały czas tak pracować, żeby jednak ta wydajność też była na odpowiednim poziomie. Ja nie mówię, że jest idealnie, bo cały czas widzimy właśnie, że zmagamy się z tym, że mamy zmienną jakość paszy objętościowej. Jak mamy rok suchy, to jednak mamy zdecydowanie gorszą jakość paszy objętościowej, a to nam od razu się odbija na wydajności. I cały czas szukamy, dążymy do tego, żeby robić coraz lepszą paszę dla naszych zwierząt. Lepsza pasza, czyli lepsza wydajność, dodatek pasz treściwych też tutaj według mnie też ogranicza emisję metanu, no bo też jednak bardziej bilansuje tą dawkę. Wiadomo, że trudno jest w gospodarstwie ekologicznym, biodynamicznym idealnie zbilansować dawkę pokarmową, bo to jest ogromne wyzwanie i żywieniowcy zawsze nam się tutaj po prostu niestety wykładają. No. Naszym problemem jest właśnie ta optymalna jakość pasz objętościowych, która jest bardzo uzależniona niestety od tego klimatu, od tych te suche lata dają nam ostatnio naprawdę, no odczuwamy to bardzo i nie jest łatwo produkować dobrej jakości pasze objętościowe w takich warunkach klimatycznych, a tutaj nasze zachodniopomorskie jest naprawdę co roku, w ostatnich latach mamy niestety problem z suszą. Zapobiegać też erozji i zwiększać tą możliwość kumulacji wody w glebie, ta mała retencja, stawy, zadrzewienia śródpolne, to wszystko ma znaczenie. To wszystko ma znaczenie i po prostu, jak dla mnie, ja tego nie widzę tak po prostu wąsko, tak? Tylko dla mnie to jest po prostu troszkę szersze to wszystko. Tak. Naprawdę trudno mi trudno mi wyciągnąć po prostu tylko i wyłącznie krowy z naszego gospodarstwa i analizować je osobno. Tak wiadomo, że my musimy patrzeć na nasze liczby związane ze stadem, ale też patrzmy na całe gospodarstwo, na cały organizm, bo te zwierzęta są częścią naszego gospodarstwa, naszego organizmu, nieodłączną częścią. Jak ma się ilość mleka, które dają te krowy? Średnia statystyczna dla stada przy tych 7,1 to jest około 43 tysiące wydajności, 43 tysiące kilogramów mleka za ten okres użytkowania. Wiadomo, że są krowy, które niektóre ubywają szybciej ze stada, niektóre są w naszym stadzie zdecydowanie dłużej. No, na przykład nasza rekordzistka, notabene w ubiegły piątek obchodziła 19 urodziny. Tak, 19 urodziny i jej wydajność życiowa to już ponad 88 tysięcy, więc jest to naprawdę, uważam, fajny wynik, bardzo dobry wynik jak na gospodarstwo biodynamiczne. Myślę, że chyba każdy hodowca marzy o tym, żeby mieć chociaż jedną stutysięczniczkę w swoim stadzie. I ja wierzę w to, że w gospodarstwie biodynamicznym jest to też możliwe. Nasza fryga ósma pokazuje, że można, tak? Ja nie wiem, czy ona będzie akurat naszą pierwszą stutysięczniczką, bo być może nie, ale jest to wszystko na dobrej drodze, tak? Znaczy, można. Można również w gospodarstwie ekologicznym, biodynamicznym użytkować krowy i długo, i przy dużej wydajności życiowej. Czy można powiedzieć, że to powiedzenie, powiedz mi, co jesz, a powiem ci, kim jesteś,
trochę się sprawdza, jeżeli chodzi o krowę i jej oddziaływanie na środowisko. Czyli jeżeli ta krowa będzie lepiej karmiona, będzie dłużej żyła, automatycznie będzie lepiej pracowała jako ta dająca mleko, będzie miała lepszą wydajność. Czyli można to powiedzieć również w stosunku do krów, że tak jest? Zdecydowanie. Osobiście uważam, że długowieczne, zdrowe krowy, które produkują mleko długo w dobrych warunkach, są zdecydowanie mniej szkodliwe dla środowiska niż krowy, które są krócej w stadzie i jest po prostu zdecydowanie większy nakład też na odchów młodzieży, tak? No bo wtedy wiadomo, że mamy zdecydowanie większe brakowanie w stadzie. Odchów jałówek też emituje, też związany jest z emisją metanu, tak? No bo a przecież w tym okresie odchowu krowa nie daje mleka, tak? I nie można tego sobie zrekompensować w ten sposób. My mówimy w tej chwili i kopiemy w otwarte drzwi, rozmawiając tutaj z panią, bo przecież jesteście ekologami do kwadratu, tak można powiedzieć, z tą biodynamiką. Ale co trzeba by było zrobić, żeby te dwa parametry poszły właśnie jeszcze w górę? Dobrostan. W słowie dobrostan mamy naprawdę, to jest według mnie bardzo szerokie pojęcie, bo tutaj można zmieścić tak naprawdę wszystko. Czy można powiedzieć, że metan ekologiczny, czy jeszcze tym bardziej biodynamiczny, jest lepszy od zwykłego metanu? Mówię tutaj o źródle produkcji, tak? Krowa ekologiczna, biodynamiczna czy konwencjonalna? No ja myślę, że ten metan jest zdecydowanie bardziej etyczny. Jak ma się sianokiszonka do produkcji metanu? Im więcej sianokiszonki, tym większa produkcja metanu? Znaczy, ja myślę, że to nie jest aż takie proste i też myślę, że ja nie mogę powiedzieć, że czuję się tutaj specjalistą, tak? Ale na pewno ta jakość paszy objętościowej, zawartość włókna, zawartość strawnej masy organicznej, to wszystko ma wpływ, tak? Im lepsza strawność, im mniejsza zawartość włókna, ale też na odpowiednim poziomie, tak? Bo też nie możemy przeżuwaczom dawać paszy, która jest uboga w włókno, no bo wtedy wpadamy w problemy zdrowotne, tak? Przeżuwacz potrzebuje pasz objętościowych, włóknistych. Ja na przykład, no ja się obawiałam, że ta zima będzie zdrowotnie dla nas no, wyzwaniem, że wrócą pewne schorzenia metaboliczne, które u nas przy żywieniu sianem nie występowały, tak? Ale dzięki też temu, że jednak ten dodatek siana w dawce był, no to nie mieliśmy sytuacji, żeby mieć problem chociażby z przemieszczeniem trawieńca, tak? Także no, odpowiednie żywienie krowy jest kluczowe. Zarówno dla jej produkcji, jak i dobrostanu, zdrowia. Odżywienia się zaczyna. Powinniśmy myśleć globalnie, ale to, co możemy zmienić, to my możemy zmienić to tu, gdzie my działamy, lokalnie, tak? Myśleć globalnie, a działać lokalnie. I tak powinniśmy. Ja myślę, że każdy z nas ma naprawdę ogromny wpływ na to, jakim ten świat w ogóle przekażemy naszym dzieciom, kolejnym pokoleniom, tak? I tak, no my wiemy, że my świata nie zmienimy, sami nie zmienimy. Sami na pewno my możemy zmienić kawałek, wycinek, ale jeśli będziemy o to dbali, jeśli każdy będzie chciał coś zmienić i będzie starał się być trochę lepszą wersją siebie z wczoraj, to myślę, że to jest jedyna szansa dla nas. Czyli nasz Wojciech Młynarski miał rację, kiedy śpiewał, róbmy swoje. Niech każdy robi swoje, ale w tym dobrym kierunku. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu drugiej pomocy technicznej. Krajowa sieć obszarów wiejskich. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucją odpowiedzialną za treść informacji jest Południowa Oficyna Wydawnicza, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Multimedialna kampania informacyjno-edukacyjna i eko i logicznie. Odwiedź portal KSOW www.ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.